MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej. Razem możemy więcej. Największy plus i najlepszy mecz. Najlepszy mecz to jest ich wiele. Nawet w tym, którym nie zagrałem dobrze ze Skrobą Chatów, ale drużyna zagrała rewelacyjne spotkanie z Olsztynem, gdzie udało mi się zdobyć nagrodę najlepszego zawodnika. W ostatnim meczu z Gdańskiem, gdzie pokazaliśmy dominację gry. Jest wiele takich meczów. Czy nawet z Akcją Kędzierzyn-Koźle, gdzie graliśmy praktycznie z mistrzem Polski prawie na równi i tyle. Indywidualnie nie było czegoś takiego, że zwracał szczególności na jeden element, tylko na wszystko. Wszystko można było poprawić. To, co miałeś prawie perfekcyjnie, i tak zawsze coś można było zrobić lepiej. Podnieść poziom, żeby pomóc drużynie dalej. Zaczęła się w Łominie, w drugiej lidze, po czym przyszedłem do Augustowa. Z Augustowa do Hajnówki, gdzie udało mi się awansować do pierwszej ligi. Zostałem na kolejny sezon w Hajnówce, po czym przyszedłem do Suwałk na dwa kolejne sezony, i gdzie mieliśmy rewelacyjny sezon i udało nam się awansować do plus ligi. Jestem tu, gdzie jestem. Jeżeli chodzi o fizyczne sprawy, to między zawodnikami nie ma takiej dużej różnicy. W szczególności jest techniczno-taktyczne podejście do przeciwnika, do ułożenia całej taktyki pod przeciwnika i techniczne, bo w drugiej lidze bardzo dużo błędów się robi. W pierwszej lidze są zniwelowane, a w plus lidze pracuje się szczególnie na tym, żeby w ogóle tych błędów nie było. I szczególnie na tym poprawić swoją grę. W ciągu tych 3 lat to był najlepszy okres mojego życia, jeżeli chodzi o stricte sportowym. Rozwinąłem tutaj najbardziej skrzydła i nie zamierzam jak na razie odchodzić z tego klubu. Wiem, że mogę tutaj jeszcze bardziej się rozwinąć jako sportowiec, jako człowiek. Dobre pytanie. Tutaj masz wszystko, od fizjoterapeuty po hali, po pomoc z klubu. Brak problemu z wypłatami, wszystko, co potrzebuje zawodnik, tutaj jest. Rodzinie, działaczom, kibicom, szczególnie kibicom za tą atmosferę, jaką zrobili tutaj na hali, bo to naprawdę na każdym zawodniku musiało wywrzeć dużą presję i za każdym razem, co wchodziłem na boisko, to aż mi drżały nogi z podekscytowania, że jestem w ogóle na tym parkiecie i mogę być w tak wspaniałej hali z tak wspaniałymi kibicami. Za co wam bardzo dziękuję. A rodzina wie, co mam do przekazania. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.